Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będzie o MLM-ach i o tym, czego w nich nie lubimy, co nas doprowadza do szału i w ogóle. I będzie też trochę o agentach ubezpieczeniowych, chociaż głównie o MLM-ach. O tym dziś. Dawno się nie widzieliśmy w tej formie. Bardziej zabierałem cię na spacery do lasu. No ale jak jest tak poważny temat, przy którym muszę ci pokazać troszeczkę ekranu, bo będę go udostępniał, no to musimy już się zobaczyć za biureczkiem. Więc rozsiądź się wygodnie, a już za 30 sekund po intro jedziemy z tematem. Bez znieczulenia. No więc tak jak zapowiedziałem, dziś będzie, przyjrzymy się bardzo, mam nadzieję, rzetelnie i bez emocji tematowi MLM-u. Jak widzisz, mojej porannej kawie towarzyszy kubeczek Bisfandu. Dlaczego akurat Bisfandu? O tym pewnie już niedługo się będziecie dowiadywać, natomiast ja przechodzę do rzeczy. Udostępnię ekran, ponieważ jakiś czas temu na moim fanpage'u link do tego posta znajdziesz w opisie filmu. Jakiś czas temu napisałem takiego posta, równo 22 lipca. Temat w sam raz na piąteczek. Czego najbardziej nie lubicie w ludziach, którzy zajmują się MLM-ami albo ubezpieczeniami? Otwieram wątek. No i słuchajcie, 95 komentarzy to po prostu jest szał. Przyjrzyjmy się na początku komentarzom. Z nich wyjdzie nam odpowiedź na tytułowe pytanie. Dowiesz się, dlaczego ludzie nie lubią MLM-ów i jeżeli działasz w MLM-ie, no to może być istotna dla ciebie wskazówka i feedback. No a później postaram się pokrótce powiedzieć, co ja sądzę o MLM-ach, co moim zdaniem jest ważne w tym obszarze i jak nie wylać dziecka z kąpielą, gdy do tego tematu się podchodzi. No dobra, to jedziemy z koksem od samej góry aż do dołu. Rysiek Żdanuk napisał tak: nie przyjmowanie twardego nie jako odpowiedzi odmownej. No, to jest rzecz, myślę, i zła, i dobra. Zła, no przede wszystkim dlatego, że jeżeli mówimy o twardym nie, no to trzeba się jakoś do niego ustosunkować. Nie? I zakładam, że Ryszkowi chodzi o ludzi, którzy takiego warsztatu sprzedażowego nie mają zbyt rozwiniętego. Jedyne, na czym się koncentrują, to po prostu chęć sprzedania tu i teraz, a nie usłyszenia, co klient chce przez to nie powiedzieć. Bo w pewnym sensie handlowiec powinien nie przyjmować nie do wiadomości, ponieważ nie jest bardzo często zasłoną dymną dla o wiele istotniejszych komunikatów w stylu nie, bo mnie nie stać, albo nie, bo mnie nie przekonałeś, albo nie, bo ja tego nie potrzebuję. Potrzebuję czegoś innego. Gdybyś trochę zmienił ofertę, mielibyśmy o czym pogadać. Więc to nie, oczywiście nie wiem, jaka jest definicja twardego nie u Ryszka, natomiast spuentujmy to tym, że nie każde nie, które się wydaje twarde, jest twarde i dobry handlowiec powinien dążyć do poznania bólu klienta i poznania tego, co kryje się za tym pozornym nie. No natomiast zdecydowanie nie powinien być twardogłowym, a tu rozumiem, że o tym mówimy, twardogłowym, po prostu machiną do sprzedawania bez względu na to, co mówi klient. Asia Węglarz. Tego, że zachowują się, jakby od ich produktu zależało moje życie
i że nie bardzo rozumieją, co znaczy nie chcę. O, to samo co u Ryśka, ale nowa rzecz się pojawia. Jakby od ich produktów zależało moje życie. Dotyczy to jednak nie tylko MLM-ów i ubezpieczeń. Przed chwilą miałam rozmowę z panem, który miał być moim podwykonawcą. Gdy napisałam, a potem powiedziałam, dlaczego nie jestem zainteresowana współpracą i co mi się w jego ofercie oraz przede wszystkim podejściu do klienta, czyli mnie, nie podoba, próbował mi udowodnić, że to ja się mylę i pokazać mi, że to on ma rację. Nic nie działa na mnie bardziej odstraszająco. No tak, rzeczywiście taki produktocentryzm w odróżnieniu od klientocentryzmu wydaje mi się, że jest domeną wielu ludzi zajmujących się MLM-ami. I pewnie jest to skutek tego, że trenerzy sprzedaży no generalnie właśnie koncentrują się na produkcie i jego cechach w przygotowywaniu ich do pójścia na rynek, więc to jest, myślę, taki powód i rzeczywiście, drodzy, nazwijmy to MLM-iarze, warto, żebyście wzięli to pod uwagę, bo to nie produkt jest najważniejszy, tylko klient i to, jaki ból produkt może pomóc mu rozwiązać. Co tam jeszcze w tym wątku? Nie, nie mamy tu pogłębienia. Damian Lewandowicz mówi, ale comment bite i o tym, że jestem clickbaitowcem pierwszej wody, więc wiem, co robię. No, jak widzisz, Damian, po 5 tygodniach okazało się, po co był mi ten wątek. Tak, ten wątek był mi po to, by nakręcić swego rodzaju no, taką powiedzmy encyklopedię MLM-ów z perspektywy ich potencjalnych klientów. Więc właśnie po to ten wątek mi był i bardzo się cieszę. Nie sądziłem swoją drogą, że aż tyle komentarzy on przyniesie. Wojtek Suda, jak zwykle sobie pośmieszkował, napisał, zapraszam na prezentację garnków, na której wytłumaczę, czego w nich nie lubię. Garnkach, nie ludziach. I później tam sobie śmieszkowaliśmy o pokrywkach i tak dalej. Ola Szizbi. I zajęcia. Jeśli czegoś potrzebuję, to sama sobie tego poszukam. O, i tu mamy, słuchajcie, zupełnie inny argument, czyli trochę taki argument, hej, przedstawicielu handlowy, nie pasuje mi to, co robisz, ponieważ w ogóle nie uznaję instytucji przedstawiciela handlowego. Nie? To znaczy, jak czegoś potrzebuję, to zdaję się na internet i ewentualnie jakieś rekomendacje znajomych. No i tyle. Nie potrzebuję twojej osoby. No, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest troszeczkę ze strony Oli i pewnie ta postawa dotyczy ludzi trochę bardziej odchylonych w kierunku introwersji, nie? Czyli w związku z tym, że nie przepadam jakoś bardzo za interakcją w procesie zakupowym, no to po prostu zejdź mi z drogi, nie potrzebujecie. No i jako, że wiecie, że jestem introwertykiem, no to ja też generalnie, słuchajcie, wolę sobie kupić coś sam w zaciszu domowego domu, niż, nie wiem, kogoś zapraszać i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest temat stricte osobowościowy. Marzena Anna Boruta. Takiej identyfikacji z marką, że znika człowiek. No właśnie, to jest dokładnie ten produktocentryzm albo markocentryzm. Pewnie można odróżnić obie postawy od siebie. No i to jest to, o czym wspomnieliśmy. I skomentowałem, że to jest esencja, bo też uważam to za jeden z większych problemów. Jacek Zomer tu sobie pośmieszkował, że
gwarancja odbioru prezenty dla pary, suszarka, wiatrak, mikser, namiot. No tak, dokładnie. Ola Skirgiełło pisze tak. Nachalności, oszukiwania i zamieniania życia prywatnego w nieustającą promocję produktu. No właśnie, ten produktocentryzm, słuchajcie, sprawia, że życie prywatne zamienia się w nieustanną promocję produktu. Tutaj jedna gwiazdka, bo generalnie jest tak, że u przedsiębiorców też życie prywatne bardzo często jest, no, przenika się z życiem zawodowym, nie? To znaczy, jeżeli na grilla zapraszasz Elona Muska, to ciężko od niego wymagać, żeby nie zeszło na Tesle, i ciężko wymagać od jego otoczenia, by nie zeszło na Tesle. Jeżeli zapraszasz jakiegokolwiek przedsiębiorcę, którego firma powstała z pasji i który działa z pasji, no to ciężko, żeby w życiu prywatnym o tym nie mówił, nie? Więc tutaj, ale myślę, że to, o czym ja teraz mówię, a to, o czym pisze Ola, to jednak są dwie różne rzeczy. W sensie takim, że no jednak osoba działająca w MLM-ie nie jest twórcą tego przedsięwzięcia, więc jak gdyby takich przesłanek dla tego, by życie prywatne zamienić w nieustającą promocję produktów, jest mniej. Więc myślę, że gdzieś tu jest granica między tym, co ja opisałem, a tym, co opisała Ola. No i to jest oczywiście, i to jest oczywiście zagrożenie. Agnieszka Szwed, wymawiania, że to współpraca biznesowa i że nie chodzi o sprzedaż. No tu mam trochę, problem interpretacyjny z tą frazą, ponieważ no, współpraca biznesowa polega na sprzedaży, nie? Pewnie chodzi o to, że jedynym dla większości osób zajmujących się MLM-em jedyna forma współpracy biznesowej polega na tym, że to ja cię wpiszę w strukturze pode mną, no i ty rób zamówienia i rekrutuj kolejnych ludzi. I na tym będzie polegała nasza współpraca. Współpraca biznesowa, nie? A w efekcie można to uprościć do bądź handlowcem w strukturze rekrutuj handlowców i tyle. Z tego co wiem, tu ludzie zajmujący się MLM-ami bardzo się od siebie potrafią różnić. Bywają tacy, którzy te, nazwijmy to, struktury sprzedażowe budują rzeczywiście proaktywnie, w znaczeniu takim, że tym ludziom, których zrekrutowali, dają szkolenia, jakiś tam mentoring, wspierają i tak dalej. Więc z tego co wiem, bywa, że to wygląda jak rzeczywiście współpraca biznesowa. Przy okazji ci najbardziej ogarnięci mają otwartą głowę i nie redukują współpracy biznesowej tylko do generowania szans sprzedażowych, no ale to pewnie jest absolutna mniejszość. No i na koniec dnia, nawet jeżeli ktoś tę strukturę tworzy no, z głową, no to na koniec dnia, no jednak tu chodzi o sprzedaż, nie? To, co pisze Agnieszka, że polega to na wmawianiu, że to współpraca i że nie chodzi o sprzedaż, a chodzi. Tomek Gapiński, tego, że wpierdalają się ze swoją działalnością wszędzie i nie rozumieją, że jak raz powiedzieli znajomym, że się tym zajmują, to ludzie już to wiedzą. No tak, to jest ta nachalność, myślę. Z drugiej strony zapala mi się też gwiazdka. Słuchajcie, to jest tak, że abstrahując od MLM-ów, i pisałem o tym w książce mojej, szukam jej, a mam. W mojej książce o networkingu o tym pisałem. Już wam o tym powiem, pokażę.
właśnie. W tej oto książce dwa egzemplarze widzę tutaj mi zostały. Więc to, że kiedyś komuś powiedzieliśmy, czym się zajmujemy albo czego szukamy, niestety nie oznacza, że ludzie to wiedzą. Tomku, czyli teza, którą stawiasz, ja najpierw sprawiam, że ona jest bardziej ogólna, to znaczy nie dotyczy jedynie MLM-ów, ale moim zdaniem jest fałszywa. To znaczy pamięć podręczna u ludzi jest tak słaba, że to, że raz powiedziałeś, czym się zajmujesz, nie oznacza, że nawet w momencie, gdzie ludzie mają coś fajnego dla ciebie, to zauważą. Nie zauważą, dlatego trzeba się przypominać, trzeba opowiadać o tym, co robimy na różne nowe sposoby. No, oczywiście można to robić elegancko, z klasą i tak dalej, a można robić jak słoń w składzie porcelany. Stąd, jak rozumiem to określenie, że się wpierdalają. No tak, rzeczywiście, najczęściej robią to strasznie, strasznie, strasznie mało finezyjnie. Renata Sikora, ogólnie nie lubię ludzi. No i taką odpowiedź to ja szanuję. Ela Bernaciak, gadulstwa. Nie musi mi mówić, że umrę i opowiadać o tym, jak ktoś nie miał kasy na leczenie. Kiedyś powiedziałam takiemu, że on też umrze. Mina bezcenna. Nie znoszę być traktowana protekcjonalnie. To o agentach ubezpieczeniowych. Rzeczywiście, to jest troszkę inna bajka. Aczkolwiek, dlaczego traktujemy to jako inną bajkę? On przecież na koniec dnia to jest sprzedaż produktów w zamian za udział w obrocie, który się sprzedaje. Dokładnie na tym samym polega MLM, dokładnie na tym samym polega bycie handlowcem w jakiejkolwiek innej firmie, jeżeli twoim wynagrodzeniem jest prowizja tylko i wyłącznie. Więc, ale wracając do ubezpieczycieli, to no, czy nie trzeba ludziom uświadamiać, że umrą, to ja nie wiem. Po pierwsze, memento mori, ze względu na rzeczy ostateczne, myślę, że warto ludziom uświadamiać, że ich pobyt na Ziemi będzie miał swój kres. Ale po drugie, czy to jest traktowanie protekcjonalne? No tak. Niektórzy agenci ubezpieczeniowi, słuchajcie, traktują ludzi jak jełopów i traktują ich protekcjonalnie. Myślę, że to, co jest najważniejsze u agentów ubezpieczeniowych, to powiedzieć: sprawdzam. To znaczy, okej, jeżeli tak wielkie ryzyka na mnie czyhają, to pokaż mi, jak twoja umowa będzie mnie chroniła. Jak twoja umowa zachowa się przy różnych scenariuszach, których chcemy uniknąć. No i tu bardzo często, słuchajcie, można zaliczyć ząbka, ponieważ może się okazać, a często się okazuje, że gdy dostaniecie, słuchajcie, zawału serca i umrzecie na zawał serca w momencie, gdy będzie ogłoszony w Polsce stan wojenny, to wasza rodzina po was nie dostanie niczego. Albo może się okazać, że gdy zginiecie w wypadku samochodowym, ale nie będziecie wtedy jeździli w czerwonym sweterku w trakcie wypadku, to też wasza rodzina nic nie dostanie. Tutaj w tym drugim przykładzie oczywiście żartuję, ale pamiętam ogólne warunki ubezpieczenia, które na przykład mówiły, że wypłata z tytułu utraty ręki zachodzi pod warunkiem, że ktoś w wypadku straci równocześnie prawą rękę, lewą nogę, coś w tym stylu. Więc no, ogólne warunki ubezpieczenia, ta gruba, słuchajcie, książeczka, którą dostajecie od agenta, to jest to coś, na co towarzystwo ubezpieczeniowe będzie się powoływało, gdy będzie wam lub waszym spadkobiercom chciało odmówić wypłatę ubezpieczenia. Dlatego naprawdę na tym się należy skupić w rozmowie z agentem, a nie na fajerwerkach. No.
Tyle o agentach ubezpieczeniowych, ale przenosimy to, bo u Mariusza Nowakowskiego też jest mowa o agentach. Mariusz Nowakowski, generowanie potrzeby zakupowej wynikającej przez zasiany strach. Nie, dziękuję, i tak umrę. Ja i wszyscy moi bliscy. Chyba że coś do nieba sprzedają, to spoko. Tutaj w ogóle, słuchajcie, dochodzimy do wątku pod tytułem, czy warto się na jakąkolwiek ewentualność ubezpieczać, a w szczególności, czy warto się ubezpieczać na życie. Pamiętam, że na mnie największe wrażenie zrobiło to, gdy mój agent mi uświadomił, że jeżeli ulegnę wypadkowi, w wyniku którego na przykład przez pół roku trzeba się będzie mną opiekować, bo nie będę w stanie sam funkcjonować aktywnie i efektywnie, no to oznacza to, że nie tylko ja nie będę działał aktywnie, no więc prawie na pewno w jakiejś mierze dochody naszej rodziny spadną, ale oznacza to, że wzrosną nasze koszty, no bo trzeba się będzie mną jakoś opiekować, więc jeżeli nie śpimy na pieniądzach i nie mamy stałego strumienia niezależnego w 100% od naszej aktywności, no to będzie to oznaczało, że moja małżonka i dzieci będą się musiały mną zajmować, więc będą mieli ograniczone możliwości robienia czegokolwiek innego. Równocześnie prawdopodobnie będzie się to wiązało z koniecznością jakiejś tam rehabilitacji. No i najzwyczajniej w świecie w takiej sytuacji mieć wolnych parę stów lub nie mieć, to jest istotny game changer. Abstrahuję od sytuacji, w której ktoś umrze czy nie umrze, ta sytuacja zrobiła na mnie wrażenie, a przecież nie jest to rzadka sytuacja. Wystarczy przejrzeć się pomagam zrzutkę i wiele innych portali zrzutkowych, gdzie de facto brak ubezpieczenia na taką okoliczność jest sytuacją, jest wymusza, brak ubezpieczenia wymusza właśnie prowadzenie niekiedy nieumiejętne, niestety, bo nie było się kiedy tego nauczyć, prowadzenie zbiórki. Więc tutaj ja tego argumentu nie do końca kupuję. Odnośnie śmierci też. No, jeżeli nie jesteśmy w stanie zostawić w dowolnym momencie rodziny z dużymi pieniędzmi, które pozwolą na ochłonięcie po naszej śmierci, niespodziewanej, i nie jesteśmy w stanie zostawić jej z aktywami, które będą płynne, najlepiej z gotówką, no to wtedy uważam, że ubezpieczenie na życie, z którego nie będzie się mogło zbytnio wyłać towarzystwo ubezpieczeniowe, jest dobrym rozwiązaniem. Wróćmy do wątku. Ola Szizbi ponownie. A tak w ogóle to nie ogarniam widzenia tego jako prowadzenia własnej firmy. No tu słusznie Asia podpowiada, że no bo prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czyli wszystko się zgadza. Na co Ola słusznie mówi, no lektorzy szkół językowych też. No tak, zgadza się. To, na co zwraca uwagę Ola, to jest słuszna uwaga. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z kolegą, który opowiadał, że jego mama przez ponad 20 lat działała w MLM-ie i no właśnie w pewnym momencie przepisano jej strukturę pod kogoś innego. Coś tego rodzaju miało miejsce. No i słuchajcie, no, ludzie przez lata uważają to za swoje, za budowanie swojej struktury, za zabudowanie swojego biznesu, a organizator MLM-u jednym ruchem może przenieść to w czyjeś inne ręce. No nie do końca jest to prowadzenie własnej firmy i nigdy nie będzie. Więc tu jest bardzo słuszna uwaga. Swoją drogą inny mój kolega ma tatę, który był jednym w ogóle z pierwszych agentów ubezpieczeniowych w Polsce, dorobił się
stosunkowo dużych pieniędzy, jak na po prostu jednoosobową firmę. Natomiast też miał miejsce tam a kind of szwindel, ponieważ jakoś tam jego portfel polis też jakoś przepisano w taki sposób, że po latach przestało mu kapać z tego, a miało kapać na wieki. Więc tu jest ryzyko. Dawid Witych, zaczynania tematu od tyłu, na przykład chciałbym ci zaproponować szkolenie biznesowe, pracę na stanowisku dyrektora. No i ja to skomentowałem, że to jest rzeczywiście grube i że to trochę taki styl a la rok 1993. No tak, no podchodzenie od tyłu do tematu jest słabe, brzmi jak ściemnianie, manipulowanie i tak dalej, więc z drugiej strony zastanawiam się, na ile to nie jest konieczne, ponieważ ludzie na hasło MLM bardzo często wylewają dziecko z kąpielą, tak? Skojarzenia z piramidą finansową, sektą albo czymś są silne, stąd pewnie ludzie zajmujący się MLM-ami chcąc uniknąć właśnie irracjonalnej bariery na początku, biorą się do tego od tyłu. Jak powinno być moim zdaniem? No moim zdaniem powinno być szczerze i otwarcie. Ja tak lubię najbardziej. Co to znaczy, może później zobaczymy. Ela Wiśniewska. Tego, że tak naprawdę nie wiesz, czy rozmawiacie sobie na luzie, czy on właśnie wkręca cię w swoje maski sprzedażowe. Generalnie lubię ludzi i lubię z nimi rozmawiać, jestem asertywna, a jednak czasem czuję takie rozczarowanie, że ich nie interesowało to, co mówiłam, tylko knuli swoją intrygę, jak złapać rybkę w sieć. Takie to trochę nieuczciwe. No tak, dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tu jeszcze Monika Chilewicz dodaje, podobnie jak Elżbieta, że nigdy w sumie nie wiadomo, czy kontaktuje się bezinteresownie, z sympatii, czy w związku z promocją. Miałam dawno temu takiego fajnego instruktora na kursie tańca, bardzo lubiłam z nim rozmawiać, on też wydawał się po prostu zainteresowany moim towarzystwem, a potem okazało się, że chodzi o Amway. Trochę się rozczarowałam. Zakładam, że to był przystojny instruktor tańca. No dokładnie, nie? Brak tej szczerości, brak otwartości, który jak wiemy ma jakieś tam swoje uzasadnienie, no jednak sprawia, że można być zawiedziony. Paweł Sowa, no to podbijam stawkę, którzy zajmują się ubezpieczeniami w MLM-ie. No właśnie, słuchajcie, czy słyszeliście o ubezpieczeniowych MLM-ach? Czy to nie jest tak, że ubezpieczenia z definicji są MLM-em? To znaczy agent ubezpieczeniowy przecież może rekrutować agentów, którzy będą pracowali w cudzysłowie pod jego kuratelą, w sensie on będzie się nimi opiekował. Więc chyba każda firma ubezpieczeniowa w zasadzie jest MLM-em. Dobrze myślę? Dajcie znać w komentarzach. Kamil Zielazek. Czy chcesz, aby dziś na twoje konto wpłynęło 1000 zł, a potem każdego dnia kolejne 1000 zł? Kliknij ten link, a staniesz się bardzo bogaty. Znam te reklamy na pamięć, mogę być ich ludziem. No tak, rzeczywiście i też znam tą reklamę. To w ogóle chyba jest jakiś scam poza wszystkim. Więc o właśnie, kolejny powód, dla którego ludzie reagują alergicznie na hasło MLM, to właśnie to, że bardzo podobną komunikację prowadzą skamy. Czyli czym jest skam? No i jest oszustwem. Jest sytuacją, w której ktoś obiecuje mi coś, co nie jest prawdziwe, w zamian za to, że ja mu zapłacę. A później rozmywa się on we mgle i rozpływa. Nie ma go. Więc to jest pewnie dodatkowy powód, dla którego ludzie uważają MLM za coś podejrzanego. Robiłam zdjęcia, Lidia Muhamediewa. Robiłam zdjęcia na jednej konferencji, nie jednej konferencji z takich firm.
jest nawet bardzo popularna i znana. I robiłam właśnie zdjęcia z ich konferencji w 2018, 2019 i ostatnio 2021. No i tam pokazywali przykłady, jak zwykli ludzie stali się szczęśliwi, osiągnęli sukces i bla, bla, bla. Że powiedzmy, Marta dopiero drugi miesiąc jest z nami i już zrobiła ileś tam punktów i na pewno ona za jakiś czas będzie taka, jak wielki ktoś tam, James, czy ktoś z Ameryki i tak dalej. A teraz za to dostaje parasolkę z logo. No i kiedy robiłam zdjęcia, zauważyłam, że tej Marty, Piotra, Matyldy z 2018 roku już nie było w 2021. Rotacja straszna. Pomyślałem sobie, gdzie jest ta Marta, co miała teraz już być milionerką? A pokazywane wideo zazwyczaj dotyczą jej jakichś mitycznych osób ze Stanów, których my tak naprawdę nie wiemy, czy istnieją. Nie wiem, czy wszystkie firmy MLM są takie, ale akurat ja znam taką. No i słuchajcie, to jest bardzo, ale to bardzo trafna uwaga. Rotacja w MLM-ach. Tutaj przygotowując się do nagrania tego filmu, obejrzałem świetny materiał eksperta w Bentleyu, Maćka Wieczorka. Swoją drogą był to pierwszy film Maćka, który obejrzałem, więc przy okazji się zapoznałem z formułą właśnie o MLM-ach. Okazało się, że Maciek był MLM-iarzem, można tak powiem, sprzedawał perfumy i chyba nie tylko to. Bardzo fajnie opisał ten świat, absolutnie od środka. I naprawdę myślę, że bardzo uczciwie pokazując zarówno pozytywne, jak i negatywne strony i właśnie odnośnie negatywów. To, na co zwrócił uwagę, to to, że no, w MLM-ie to jest tak, że generalnie w związku z tym, że tworzą sprzedaż ludzie, którzy nie są zawodowymi sprzedawcami, handlowcami, to główną rolą lidera jest po prostu ciągnięcie ich za uszy, ciągłe motywowanie. Opowiadał o tym, że w pewnym momencie miał już dość telefonów od ludzi ze swojej struktury pod tytułem Maciek, zrób coś, żeby mi się chciało. No to jest słabe, rzeczywiście. Myślę, że tym się różni praca szefa działu sprzedaży od jakiegoś tam lidera MLM, że no generalnie to jest pod kątem motywacji, to są chyba dwa różne światy, nie? I jest tam ogromna rotacja. Ludzie wchodzą, wychodzą, zaciekawieni albo zaintrygowani tymi obietnicami po prostu robienia milionów już w trzecim miesiącu, chyba nie łączą tego z własną aktywnością i tą mądrą aktywnością, no i najzwyczajniej w świecie szybko odpadają, więc tutaj na bardzo istotną rzecz zwróciła uwagę Lidia. Jedźmy dalej. Maria Bieloch. Pytanie jest źle zadane. Lubię tych ludzi najczęściej mimo ich przypadłości. A tak serio, najgorsza żenada w MLM to, że piorą ci mózg i wmawiają, że pierwszych klientów masz pod ręką. Ciocia, wujek, koleżanka i im najpierw idź i sprzedaj. A ty czujesz tę żenadę, bo cioci dawno nie widziałeś i dawno nie dzwoniłeś do koleżanki. Ale zwykle idziesz jak ten baran i żenujesz i rozczarowujesz tą drugą osobę, bo się okazuje, że nie dzwonisz z życzliwości, tylko z biznesem. I nienawidzę serdecznie tego kretyńskiego systemu szkoleń, który serio w niektórych MLM-ach przetrwał niezmieniony od lat 90. Grubo. Grubo. No, myślę, że jest to bardzo trafne. To znaczy, i na to też zwracał uwagę Maciek Wieczorek, mówiąc, że w każdym biznesie to nie jest tak, że każdy może być twoim klientem. Jeżeli sprzedajesz Ferrari, nie każdy kierowca jest twoim potencjalnym klientem. Jeżeli sprzedajesz cokolwiek, to nie każdy jest twoim potencjalnym klientem. Nawet jeżeli sprzedajesz papier toaletowy, to już od siebie dodam, na rynku papieru toaletowego też są różne segmenty i nie każdy papier jest
dla każdego, nie? Więc to warto sobie uświadomić i rzeczywiście no, to bywa szanujące. Z drugiej jednak strony, i też na to zwraca uwagę Maciek, że MLM-y są absolutnie twardą i unikalną szkołą sprzedaży i jeżeli ktoś przejdzie przez MLM, to w życiu przejdzie przez wszystko. W znaczeniu takim, że MLM po prostu utwardza tyłek niesamowicie. No i to wiecie, no trochę jak gdyby szukam pozytywu, nie? Znam wielu przedsiębiorców, którzy boją się sprzedawać, którzy wstydzą się sprzedawać, mimo tego, że są przedsiębiorcami. A wiecie, przedsiębiorca bez względu na fazę rozwoju firmy jest sprzedawcą. Na początku jest sprzedawcą jej usług i produktów, później jest sprzedawcą idei i wizji, ale cały czas sprzedaje generalnie. No i naprawdę, słuchajcie, odnoszę wrażenie, że wielu z nich dobrze by zrobiło pójście do takiego zwykłego MLM-a, pójście w teren z jakimś tam siuwaksem i właśnie przetarcie się przez takie spotkania absurdalne też, nie? Po to, by utwardzić sobie tyłek, po to, by no i jakoś odnaleźć się, spróbować odnaleźć się w takiej sytuacji. Oczywiście to nie znaczy, że jestem apologetą umawiania tego typu beznadziejnych spotkań, ale nie bądźmy aż tacy negatywnie nastawieni. Zakładam, że jakieś dobro, poza tą żenadą, o której pisze Maria, też może z tego wyniknąć. Piotr Matuszewski. Czasy domokrążnych agentów ubezpieczeniowych już chyba minęły, bo to jest nam najbardziej denerwujące, czyli łażenie po domach. No chyba, że telefonicznie nagabują. Wydaje mi się, że tak, że czasy takie domokrążne już minęły. Natomiast wciąż niektóre MLM-y no, polegają na tym, że jest konieczna wizyta osobista, by domknąć sprzedaż albo ją zainicjować. Więc no ale to nie jest tak, że ktoś po prostu chodzi po osiedlu i randomowo od drzwi do drzwi chodzi. Te czasy to już się chyba skończyły naprawdę. Olga Skoczylas. W agentach ubezpieczeniowych, że wszyscy mają to samo. Niczym się nie wyróżniają. No okej, nie wszyscy, bo znamy takiego, co się wyróżnia. Jest jedyny w swoim fachu, ale większość. No tak, to prawda. Po prostu. A MLM-y lubię. No właśnie. Słuchajcie, bo MLM-y myślę, że dają się lubić. Po prostu trzeba zdjąć z nich, no właśnie, tą całą taką oszołomską otoczkę i patologię, o których w tym wątku rozmawiamy. Ewa Kazimierczak. Szczególnie mierzi mnie wciskanie różnych takich soczków, witamin dziwnych itp. A jak wiecie, bądź nie, to takie rzeczy, suplementy nie podlegają badaniom, tak jak leki i w zasadzie to nie wiemy, co tam jest. Poszłam kiedyś dawno z grupona na wizytę do dietetyka, który zamiast diety chciał mi sprzedać takie koktajle za kilka stów. Nie dałam się na to naciągnąć. Ale poszłam na jeszcze jedną wykupioną wizytę. Pod gabinetem przede mną stało dwoje starszych, schorowanych ludzi, bardzo skromnie ubranych. Podpytałam ich, czy wykupili te koktajle i niestety tak. Żal mi było. W tym wszystkim nie chodzi o dobro człowieka, choć pewnie wielu ludzi ma dobre intencje. To takie moje przekonanie. Tu jest istotny wątek, suplementy nie podlegają badaniom. No, wiecie, w ogóle cały rynek, nazwijmy to zdrowotny, farmaceutyczny, to jest bardzo ciekawa konstrukcja od strony prawnej, ponieważ można zrobić suplement diety, który będzie równocześnie lekiem,
Tylko, że wymaga to mnóstwa pieniędzy na to, żeby był rozpoznany jako lek. Bardzo polecam poznanie tych niuansów prawnych, bo ich poznanie daje świadomość tego, że to, że coś jest lekiem w sensie prawnym, wcale nie oznacza, że jest dobre, a to, że coś jest suplementem diety, czytaj, nie badają tego tak jak leku, wcale nie oznacza, że jest złe. Więc to jest, ja myślę, istotna rzecz. A no, tego szatam dwoje starszych, schorowanych ludzi, skromnie ubranych, kupiło jakieś tam koktajle, no to no, okej, okay, no, jeżeli te koktajle są dziadowskie i jak gdyby ktoś im je polecił, tak jak Ewa pisze, nie mając na celu ich dobra, no to jest to po prostu słabe, by nie powiedzieć beznadziejne. Magda Wołkowicz. Byłam kiedyś w pewnym MLM-ie dość długo, by powiedzieć, że nie do końca wszystkie podawane informacje. Na przykład, co do jakości składu produktów, są rzetelne. Badania przytaczane również, ponieważ jednostki badawcze są częścią koncernów MLM-owych, więc tak prowadzą badania, aby wyniki wychodziły dobre. No, grubo. Ciekaw jestem swoją drogą, Magda, co to za MLM. Gdybyś dała znać na priv, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Z drugiej strony, słuchajcie, no nie jest jak gdyby tajemnicą, że jeżeli firmom MLM-owym zdarza się kłamać, no to nie jest chyba tajemnicą to, że nie tylko firmom MLM-owym zdarza się kłamać. Kłamstwo to jest coś, co ludzie potrafią bardzo i uwielbiają. Martyna Polakowska wrzuca nam klasyczka. Klasyczek, słuchajcie, wygląda tak. Hej Martyna, co u Ciebie dobrego? Mam nadzieję, że wszystko ok. A tak na marginesie mam nowy, mega gorący temat prosto ze Stanów. Coś, co wkłada ludziom pieniądze do kieszeni, a nie zabiera. Powiedz mi, czy znajdziesz 3 minuty, żeby zobaczyć, o co chodzi? O, to rzeczywiście klasyczek. Swoją drogą ja takich wiadomości nie dostaję. Jan Skowroński. Dzwonią po 10 latach ciszy i pytają, co słychać i chcą się spotkać, bo to nie jest rozmowa na telefon. No tak, to troszeczkę jest to słabe. No właśnie, i przecież ja piszę o tym w książce, słuchajcie, że no kurczę, relacje to jest naprawdę coś innego niż kontakty i kontakt to można uruchomić po prostu z marszu. Natomiast jeżeli mamy z kimś relację, to nie jesteśmy w stanie i nawet nie powinniśmy chcieć być w stanie z niej skorzystać z marszu. Oczywiście bywają takie relacje ciepłe, przyjacielskie, gdzie od przypomnienia się po 10 latach do zrobienia biznesu jest bardzo krótki czas, ale to jest naprawdę rzadkość. Więc no, to, na co zwraca uwagę Jan Skowroński, jest słuszne i naprawdę nie róbcie tak, nie róbcie tak. Wiktor Gruszczyński. Wieczorek u siebie na kanale miał całkiem ciekawy wykład o MLM, polecam. No właśnie, dzięki Wiktorowi na ten materiał trafiłem. Paweł Majewicz. Mądry i odpowiedzialny człowiek, który działa w dobrej firmie MLM, nic nikomu nie sprzedaje, nic nie wciska. Mówi prawdę o jakości produktów, pokazuje plan wynagradzania i jeszcze raz nic nie sprzedaje. Pokazuje możliwości poprawy zdrowia, urody i możliwości zarabiania lub dorobienia sobie. Praca w dobrej firmie MLM to taka sama praca jak każda inna, tylko że w swoim modelu biznesowym. Uważam, że współpraca z dobrą firmą MLM to świetne rozwiązanie, to możliwość zarabiania pracując bardzo często online, nic w tym złego i nadzwyczajnego. Praca w modelu marketingu sieciowego to przyszłość, jeśli chodzi o osiąganie dochodu. Kto wcześniej to zrozumie i się zaangażuje i nauczy się, jak działać w tej branży, odniesie duży sukces, w tym sukces finansowy. Jak w każdej branży, działają amatorzy i profesjonaliści. Zależy, na kogo trafisz.
I jeszcze jak słyszę piramida, to mówię, masz rację, tylko ty masz na myśli piramidę finansową. Normalnie myślący człowiek nie chce pracować w tej piramidzie, o której mówisz. To skomentuję za chwileczkę. A jeśli chodzi o pracę w ubezpieczeniach, to jest dokładnie tak samo. To tak samo praca w MLM, tylko nie wprost się o tym mówi. No właśnie, tak uważam. Mój kierownik ma procent z mojej sprzedaży? Ma. Dyrektor ma z kierownika prowizję? Ma. I bardzo dobrze, tak się buduje biznes. Tylko plan wynagradzania musi być mądrze przemyślany i przede wszystkim polegający na nieblokowaniu awansu agenta na kierownika, a kierownika na dyrektora. No tak, Paweł obie rzeczy zna dość dobrze. Tu odniosę się do tej piramidy. No, skojarzenie z piramidą, słuchajcie, jest jednym z bardziej żenujących skojarzeń, ponieważ piramida finansowa, no to bardziej piramidą finansową jest ZUS niż jakikolwiek, myślę, MLM, chociaż rzeczywiście piramidy finansowe lubią się pod MLM-y podszywać, mając świadomość, że gdyby powiedziały siema i jesteśmy piramidą finansową, wrzuć nam kasę, no to nikt im nie wrzuci. MLM-y mimo wszystko jakoś tam są bardziej społecznie akceptowalne niż piramidy, a stąd nie dziwię im się, że próbują się podszywać. Piramida finansowa polega na tym, że obiecuje się zyski ludziom i zyski te pochodzą z wpłat osób, którym się je obiecało. Czyli na piramidzie zarabiają ci, którzy byli na początku, no a cała reszta traci. Więc MLM rzeczywiście ma strukturę piramidy w tym sensie, że człowiek ma prowizję od obrotu ludzi, których zaprosił do bycia w MLM-ie, więc buduje taką piramidalną strukturę. Natomiast gdyby to było tak, że ma po tyle samo procent od każdego, także od tych, których zrekrutowali ci, których on zrekrutował, albo ci, których zrekrutowali ludzie, których zrekrutowali ludzie, których on zrekrutował, no to wtedy by to była piramida i to by się zawaliło. Natomiast w MLM-ach najczęściej ten procent maleje, w związku z tym się to wszystko spina. Więc tutaj i okej, no oczywiście zgadzam się z tym, że jak w każdej branży, tak i tu są i amatorzy, i profesjonaliści. Rzeczywiście, zresztą tak samo w ubezpieczeniach. A, cieszę się, że Paweł potwierdza to, co mówię o ubezpieczeniach, nie? Że ubezpieczenia w zasadzie mają strukturę MLM-ową. Elżbieta Trojanowska. Sama idea MLM podoba mi się, natomiast w wykonaniu niektórych jest to rzeczywiście masakra, ale to jak z każdym sprzedawcą. Jeden faktycznie doradzi, inny naciągnie, więc nie patrzę jakoś wyjątkowo na ten sposób dystrybucji. Jedna firma na naszym rynku prowadziła niesamowicie nachalny sposób sprzedaży i może to teraz odbija się czkawką. Dużo zależy, z jakimi ludźmi się współpracuje i jakimi wartościami kierują się w życiu. Rzeczywiście szybko odpadają ludzie, którzy liczyli na łatwe pieniądze bez wysiłku. W ten sposób działają nawet firmy fotowoltaiczne teraz, a to prawda, słuszna uwaga. Banking to nie MLM, ale też często płacą za polecanie. Czy celebryci z kodami rabatowymi od konkretnych firm. To też na przykład jedyna możliwość legalnego dorobienia dla ludzi na świadczeniach pielęgnacyjnych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Jedyna, bo wypłaty są często w formie nagród na karty przedpłacone, a firmy same odprowadzają podatek od nagród. Ja sama z tej możliwości korzystam, bo mam 5 dzieci, a 2 jest niepełnosprawne. Nie mierzcie więc, proszę wszystkich, tą samą miarą i nie skreślajcie czyjejś propozycji tylko dlatego, że firma działa w oparciu o marketing sieciowy. Jaki to jest mądry komentarz? Słuchajcie, to jest niesamowite, ponieważ no same trafne uwagi. Firmy fotowoltaiczne, no oczywiście. Banki, tutaj w ogóle płacenie za polecenie, to jest temat w ogóle afiliacji w internecie. Wielu blogerów, influencerów, to jest mowa o celebrytach, nie? Że mają swój kod rabatowy. Wielu influencerów internetowych, blogerów, youtuberów, instagramerów i tak dalej, to ludzie, którzy właśnie monetyzują swój kanał przez to, że mają link afiliacyjny do jakiejś oferty
I co więcej, każdy w internecie może to robić. Wystarczy się zarejestrować na dowolnej platformie afiliacyjnej. Convertiser Marcina Franczaka, świetna polska platforma afiliacyjna, czy Trade Doubler, Trade Tracker, wiele innych. To są miejsca, gdzie sklepy prowadzące sprzedaż online dają możliwość zwykłym internautom wygenerowania, słuchajcie, linku afiliacyjnego, poprzez który, gdy dojdzie do sprzedaży, po prostu ktoś ma z tego prowizję. Innymi słowy, jeżeli na przykład prowadzisz kanał YouTube'owy o, nie wiem, o gotowaniu i ludzie cię często pytają, z którego sprzętu korzystasz, no to w ogóle będziesz niemądry, jeżeli nie skorzystasz z okazji do tego, by na przykład mieć afiliację z Media Expert czy tam kimkolwiek innym i polecać ludziom sprzęt, który z czystym sumieniem możesz polecić, w pieniądzach, w których z czystym sumieniem możesz go polecić i jeszcze na tym zarobić. Więc bardzo trafna uwaga, no, że MLM to jest w zasadzie afiliacja, nie? I tutaj mega istotna rzecz to jest ta o możliwości dorobienia dla ludzi, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi. No to o tym to ja nie wiedziałem, że jeżeli odbieramy dodatek jakiś tam pielęgnacyjny, zakładam, że on nie jest ogromny, to po prostu nie możemy pracować w żaden inny sposób. Jeśli tak, no to kurczę, rzeczywiście to jest mega rzecz i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ewelina Ulianicka. Tego, że muszę tłumaczyć się ze swojego nie. A dlaczego? A czemu pani tak sądzi? Czyż to nie jest dobra propozycja takich tekstów, przy których czuję się manipulowana? Na co Rysiek Żdanów odpisuje. Mów im wprost, że są podejrzani, to będą wiedzieli, żeby się uspokoić. Piotr Grzybek. Są na molni. Nie lubią kaszanki. Wierzą, że Armagedon przeżyje dokładnie 144 tysiące wybranych do władz Królestwa Bożego. No to to jest nawiązanie do Świadków Jehowy. No to chyba też jest coś w rodzaju MLM-a. Wydaje mi się. Maria Skibińska, tego wiecznego entuzjazmu. No i okej, okay, słuchajcie, jeżeli ktoś jest jak otumaniony, to to jest rzeczywiście denerwujące. Natomiast jeżeli ktoś, słuchajcie, jest no, dojrzałym człowiekiem, który po prostu jest optymistą, no to ja tego wiecznego entuzjazmu tak bym nie krytykował. Ale wiem, co Maria Skibińska ma na myśli. Bartek Długosz. Ogólnie dodałbym jeszcze do tego coraz bardziej powszechną sprzedaż metali szlachetnych. Niedawno napisał do mnie obcy człowiek i proponował współpracę w tym zakresie. Chciałem się dowiedzieć, jaka to firma. Powiedział, że musimy się spotkać, to wszystko wytłumaczy, a na pytanie, czy ma coś do ukrycia, już się nie odezwał. Karola Kamola pisze, że dzwonią. No tak, to podobnie jak kolejny komentarz Marka Wojtaszka, wszystkiego. No tak, pozdrawiam wszystkich introwertyków. Małgorzata Roma Dziedzic. Jakieś złe doświadczenia z agentem ubezpieczeniowym i jeszcze żadna wdowa ani sierota nigdy nie powiedziały, że mąż i ojciec zostawił za dużą polisę ubezpieczeniową. To my, agenci, niesiemy kaganek oświaty do polskich domów i jako jedyni przychodzimy z czekiem w razie ludzkich dramatów. Proszę nie iść tą drogą. No tak, to o tym już mówiłem. I ostatnia rzecz, ostatni komentarz, zanim zrobię jakąś puentę, tego, że sami pracujący w tym ludzie psują ten rynek, robiąc to w nieodpowiedni sposób. I jak dla mnie wszystko jest teraz jednym wielkim MLM-em, bo wszędzie wprowadza się programy lojalnościowe i karty punktowe. Zrób zakupy, dostaniesz maskotkę. Przyprowadź trzech klientów i usługę masz taniej lub za darmo. 90% osób nie dostrzega tego, że na co dzień żyje lub jest konsumentem jakiegoś MLM-u. MLM to bardzo dobry system, tworzą go ludzie, a jak to ludzie, bywają różni i bywa później różnie.
No, słuchajcie, jak dla mnie absolutnie wyczerpujące kompendium tematów MLM-owych. Ja sobie zapisałem parę punktów, o których chciałem Wam w takim moim podsumowaniu powiedzieć. Poleciłem Wam już rozmowę na ten temat eksperta w Bentleyu. Linkuję ją tu na górze. Naprawdę warto ją sobie obejrzeć. Powiedziałem o tym, że moim zdaniem no, MLM to jest po prostu forma afiliacji. Afiliacja nie jest czymś haniebnym, więc nie rozumiem negatywnego podejścia do MLM-u jako, wiecie, idei, ponieważ jako idea uważam, że jest zdecydowanie bardzo fajna. Co więcej, dla wielu jest jedyną formą jakiegokolwiek obycia ze sprzedażą. Powiedziałem o tym, że ludzi w MLM-ach, przynajmniej według Maćka Wieczorka, trzeba bardzo mocno motywować, bo po prostu w związku z tym, że może działać każdy, no to przychodzą naprawdę przeróżni ludzie i bywa, że są mega słabi. I teraz tak, to stoi w kontraście, słuchajcie, z tym, co ludzie zachwyceni MLM-ami niekiedy mówią, bo mówią, no tak, ale nasza firma ma niskie koszty marketingu, ponieważ my to sprzedajemy, więc może dzielić się z nami marżą. No tak, zgadza się. Natomiast ta firma ma bardzo wysokie koszty motywowania Was. Musi Wam robić eventy dwudniowe, jakieś tam rycie bani. Więc okej, jestem w stanie uwierzyć w to, że firma MLM-owa ma niższe koszty marketingu, ponieważ ma elastycznie kosztową siłę sprzedażową, ponieważ nie płaci handlowcowi stałej pensji, a jedynie bonus od sprzedaży. I to też pod pewnymi warunkami, nie? Bo żeby być aktywnym w MLM-ie, trzeba zrobić swoje comiesięczne zamówienie i tak dalej. No to jest trochę tak, że żeby sprzedawać, musimy coś włożyć. Chociaż oczywiście zgadzam się z tym, że to są i tak o wiele mniejsze koszty niż koszty po prostu prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast firmy MLM-owe moim zdaniem muszą mieć bardzo wysokie koszty motywowania struktury sprzedażowej. Nie? Więc to jest coś, o czym się zapomina. I też ta konieczność motywowania ludzi w związku z tym, że każdy może być w MLM-ie, sprawia to, co mówi Maciek Wieczorek w swoim nagraniu, że mówi się, że MLM jest dobry dla tych, którzy lubią pracować, kiedy chcą. I on mówi, tak, zgadza się, pod warunkiem, że chcą pracować przez cały czas. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, nie? Że trzeba ludzi bardzo mocno motywować. Więc podsumowując ten wątek, wydaje mi się, że jeżeli nie mamy jak gdyby gotowych relacji, słuchajcie, owocnych z innymi ludźmi, nie mamy obycia sprzedażowego, nie mamy pomysłu na tę dystrybucję, no to MLM będzie bardzo ciężką orką na ugorze, bardzo świetną szkołą życia, to co mówiłem, utwardzaczem tyłka, ale sama ta, nazwijmy to idea, sam ten sposób funkcjonowania nie jest magiczny i nie sprawia, że ludzie się bogacą. Sukces w sprzedaży zależy od pochodzenia, to znaczy trzeba pochodzić za tym, żeby go osiągnąć bez względu na formę wynagradzania. Coś, co leży obok tego, o czym w tej chwili powiedziałem, to to, że bardzo często ludzie z MLM-ów mówią, no firma przeznacza tyle i tyle procent obrotu na wynagrodzenia dla struktury sprzedażowej i jest to w ogóle niesamowite. Słuchajcie, generalnie jest tak, że firmy osiągają o wiele niższą marżę, taką ostateczną marżę z zysku, niż nam się wydaje. Nagrałem o tym kiedyś film i tutaj go linkuję, o tym, co widać w liczbach, a czego nie widać. I
Nam się wydaje, że jeżeli firma na przykład przeznacza na wynagrodzenie struktury sprzedażowej 30% obrotu, no to ich jest bardzo dużo. Otóż nie, nie. Są firmy tradycyjne, nie MLM-owe, które na wynagrodzenia działu handlowego przeznaczają więcej. Jak gdyby no, bardzo często ludzie z MLM-ów, im się wydaje, że MLM jest jedyną w ogóle mającą jakikolwiek sens formą prowadzenia biznesu, w związku z czym w ogóle nie szukają wiedzy o biznesie, o rynku szerszej, wykraczającej poza MLM. No i właśnie wielu takich różnych prostych rzeczy nie wiedzą i mają wiele takich no, fałszywych motywacji, nie? Takich fałszywych przekonań, które no właśnie, no one są złe z tego powodu przede wszystkim, że są po prostu fałszywe, więc nie powinni ich wyznawać tylko i wyłącznie z tego powodu, że są po prostu fałszywe. O, to tak. Tak powiem. Podobnie wiecie z tym przekonaniem, że to jest biznes XXI wieku i tak dalej. No, afiliacja w internecie działa, słuchajcie, od 20 lat. Same MLM-y to przecież jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat, a branża ubezpieczeniowa, jeżeli uznamy ją za MLM, to jest ponad 100 lat. I oczywiście mnie nie boli to, że ktoś żyje w przekonaniu, że MLM to biznes XXI wieku i w ogóle wszystko inne jest nic nie warte, no ale wyznawanie fałszywego przekonania może prowadzić do dobrych skutków. Nie przeczy. Także w logice, słuchajcie, fałszywe przesłanki potrafią doprowadzić do prawdziwych wniosków, no ale po co wyznawać fałszywe przekonania, skoro można po prostu prawdziwe. I na koniec uważam, że jeżeli korzystacie z produktów jakiegoś MLM-u i one są dobre, jesteście z nich zadowoleni, to nie ma powodów, żeby nie być w tym MLM-ie. No chyba, że boicie się tego, że ktoś wam powie, że aha, ty jesteś w MLM-ie, ty MLM-iarzu i będzie się z tego śmiał. Ja sam, słuchajcie, z zdziwieniem odkryłem, że niektóre produkty, z których korzystamy w domu, są dystrybuowane poprzez MLM. Nie wiedziałem o tym i no, skłoniło mnie to po prostu do szukania na ten temat informacji. Co mam konkretnie na myśli? Może nie będę spoilerował, ale no, było to dla mnie niezłe zdziwko, że coś. No, a nie wiedziałem o tym, bo dostaliśmy to na prezent, więc na prezent ślubny, więc no, nie miałem jak się dowiedzieć, bo tego nie kupowałem, ale było to dla mnie zaskoczeniem, no i w zasadzie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo ileś lat później poznałem człowieka, który jest dystrybutorem i no, byłem w ciężkim szoku. Ale o tym to słuchajcie już 2 września, w piątek najbliższy, sprawdzę słuchajcie w kalendarzu, w piątek najbliższy 2 września o godzinie 16 będziemy kontynuowali, tu linkuję tego live'a, będziemy rozmawiali sobie o różnych formach dorobienia sobie do pensji, no w kontekście rosnących stóp procentowych, inflacji oraz kosztów ogrzewania. Rozmawiałem z Pawłem Majewiczem jakiś czas temu i mówię, no Paweł, ty to sobie pewnie teraz żyjesz jak pączek w maśle, bo wszyscy sobie restrukturyzują kredyty, na co Paweł mówi, Maciek, coś ty. Mało kto może sobie dziś kredyt restrukturyzować z tego względu, że po prostu banki zmieniają sposoby naliczania zdolności kredytowej i najzwyczajniej w świecie większość osób nie ma zdolności, więc nie mają jak tego restrukturyzować.
W związku z tym ja raczej się skupiam na tym, by pokazywać moim klientom sposoby dorobienia sobie, powiększenia przychodu, a nie doradzam, jak zwiększyć, nie wiem, swoje parametry w oczach banku. I to mnie zastanowiło i to mnie doprowadziło do tego, by nagrać długi materiał, gdzie różne sposoby dorobienia sobie do pensji będziemy prezentowali i sprawdzali, jak one wyglądają w praktyce. Więc to przed nami 2 maja, przepraszam, 2 września, bądźcie z nami. Zaprosiłem bodajże 6 osób, w tym właśnie 2 MLM-y. Dwóch przedstawicieli MLM-ów, co do których wydaje mi się, że są fajne, a przynajmniej których produkty znam. No i zobaczymy, słuchajcie, co powiedzą. Między innymi będzie kierowca Ubera i tak dalej, więc zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda w praktyce. Ile można zarobić, ile się trzeba narobić, żeby coś zarobić. Temu się przyjrzymy 2 września o 16 na live. 6 sposobów na dorobienie do pensji, chyba tak go nazwałem. Macie link w opisie też. Dzięki wielkie za uwagę. To był bardzo długaśny materiał. Jeśli Ci się podobał, daj kciuka w górę. Jeżeli Ci się nie podobał, daj kciuka w dół. A jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, to oczywiście subskrybuj go. Tutaj czerwony przycisk. A jeżeli cokolwiek wymagałoby pogłębienia, daj znać w komentarzu. Chętnie albo odpowiem w komentarzu, albo będzie to kanwą do nagrania kolejnego materiału. Dzięki wielkie. Na ostatnie 30 sekund rekomendacje filmowe z kanału i do zobaczenia. Cześć.